Temperatura na stadionie Forteca mrozi krew w żyła! Ale zupa strajkę stają do pieca! Ha! Do tyłu! A do tego świetnie zgrani! Gol! A jak nazwiesz tę cieszynkę, Brendo? Tak, myślę, że to będzie... Supa Uwan! Supa strajkę zna zawsze! Shaker, tu jestem! A? Shaker! Spędza! Ekstra mecz, stary! Dzięki, ziom! Słuchaj, masz wolne miejsce w Strajker Jetcie do kotła? Kiedy jedziemy w trasę? Fran robi się trochę taka. No dalej, nie mamy czasu, ludzie! Steve, odłóż telefon! Spędza, przestań gadać z... Oj, cześć, Shaker! I czy mógłby ktoś obudzić Sandrę? Spójrz na pozytywy. Na bank nie spóźnisz się na mecz. Wielkie dzięki. Spędza. Proszę. Pozdrowienia ze słonecznej Feratuwi. Nie mogę doczekać się lotu. Poduszka cywilizowanej łazienki. Ciepła. Zatęskniłem nawet za plastikową lasagną. I ciepłem. Siema, bracie. Sorki. Kiepska pogoda. Loty wstrzymane. Co? To mi zrujnuje losy. Co my teraz zrobimy? Spędza i fani jadą autobusem. Feratuwia jest zaledwie dzień czy dwa stąd. No bez takich, to tylko troszkę śniegu. Przecież Strajker Jet nie spadnie nagle z nieba. Do autobusu! Witajcie na mojej relacji na żywo. Pokażę wam kulisy meczu wyjazdowego. Jedyną ciekawą kwestią jest, ile Klaus wytrzyma bez toalety. Nie przesadzaj, nie jest tak źle. Blokujesz ją! Zakładamy się, ile razy pójdzie za potrzebą. No dawaj, szczęśliwa siódemko. El Matadorze, chcesz, żebym oślepł? Hej, transmisja musi być doświetlona, okej? Hej, Spence! Powiedz, jak wycieczka z Strajker Jetem? A nie, jak odwołali loty. Wleczemy się drogą, tak jak wy. O, jak mi przykro, stary. Chciałbym powiedzieć, że droga będzie malownicza, ale... Szybciej, ludziska! Mamy 47 sekund opóźnienia! Spadam, pa! I czy ktoś może łaskawie obudzić Sandrę? Atlas drogowy? Nie wiedziałem, że ktoś ich jeszcze używa. Właśnie opuszczasz Alpy. Dzięki za wizytę. GPS, trenerze. A teraz wjeżdżasz do Feratuwi. Tak, wiem. Witajcie w Feratuwi. Ciężko nie zgadnąć, gdzie jesteśmy. O co biega z tymi wronami? Merder! Ej, przestań! Tak nazywa się stado wron, po angielsku. Ta wycieczka jest tak nudna, że zacząłem uczyć się słówek. Auć! Chyba muszę wyskoczyć na stronę. Kto stawiał na 10? Ponura niespodzianka. Pęcherz Klausa przyciąga nowych obserwatorów. Halo? Mało przytulne miejsce. Na serio obleśne. Co ty nie powiesz? Przecież to nieludzkie przeceniać moje figurki na dwa dolce bez centa! Zostałem zbudzony! Przez ten uroczy budzik Grim FC za jedyne 3,99. Nie ta klientela, stary. A co powiecie na nie? To horror piłki? Nie. Okej, poszło. Uciekajmy stąd. Wzywam klub kibica. Muchy wpadły w naszą pajęczynę. Pajęczynę?
pajęczyny, tylko piątek bez centa. El, siemano, pani. Mam dla was recenzję sklepu FC Grimu. Śmierci, ekspedient to straszny dziwak, a figurki El Matadora są sprzedawane za jakieś grosze. Wow, relacja El Matadora jest taka super. Czuję się, jakbym sam jechał z nimi w busie. Jesteś 3 godziny przed nimi, Steve. Podano do stołu, mój panie. Burger z wilkołakowiny, bulasz, wampirzy makaron, no i pizza z ananasem! Rany, czy wszystko w tej dziurze musi być aż takie potworne? Koniec przerwy na jedzenie! Macie 30 sekund, żeby dokończyć. 25 sekund! Najgorszego potwora przywieźliśmy ze sobą. 15 sekund! Jeździec bez głowy, boisko piłkarskie. Wygląda na nawiedzone, ziom. Aż ciary przechodzą. Mamy idealne ustawienie, bo wymyśliłem takie zagranie, które przerazi FC Grimm. Ale żeby się udało, Klaus, Shaker i El Matador muszą grać na tej samej fali. Żaden problem. Trenerze. Śmieszne. Przygotujcie się na splot. Mamy pewien problem. Zaiste mamy. Papier z wychodka? Serio, Mort? Sorki, Funk. Prawdziwy kostium mumii mam w praniu. Nie martw się, Supa Strikers, Claudio. Nie damy im okazji na wykorzystanie tego ruchu przeciw naszym kochanym Grimmom. Tak, pompki jedną ręką są niebezpieczne dla rąk. Ręki. Ej, gdzie się podział mój sygnał? Mój GPS też wysiadł. Dobrze, że mamy mapę papierową. Trenerze, ale potrzebne strony zniknęły. Okej, muszę na siusiu. Tak, ja też. Hotel Straszny Klaun. Jestem zajęty, sorki. Nagraj się. Shaker wciąż nie odbiera. Może nie ma zasięgu. Tadora też się ucięła. Jechaliśmy tą samą drogą i nasz zasięg był świetny. Nic im nie jest. Trener ma bardziej napięty grafik ode mnie. No, ja nie wiem. Nie czas na zmartwienia, bo od tej sekundy powinieneś spać. Nie jest tak źle. Noc pod gwiazdami zahartuje was przed meczem. Trenerze, jak mamy niby zacnąć? Gdzie jest klima i małe szamponiki? Nigdy nie byłeś na kempingu za dzieciaka? Kemping? Co to? No wiesz, spanie pod gołym niebem. Gotowanie nad ogniem. Śpiew z gitarą? Zmyślacie to wszystko, żeby mnie wystraszyć, nie? No. To kemping! Wspaniałe miejsce. Toalety wszędzie. Jedź, trenerze! Próbuję! Nie chcę odpalić! A...
Słuchajcie, nie ma co siać paniki. Mogło być wiele powodów, żeby akumulator... Kibice, jeżeli to oglądacie, zabłądziliśmy w dziczy, bardzo się boję, a to oświetlenie strasznie mnie postarza. Już lecę, ziomek. Rany, zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Ta, znaczy kto? Albo co? To było. Słuchajcie. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to, co mnie naprawdę przeraża, to walkover dla Grima. Musimy dotrzeć na mecz. No to... Którędy do autobusu? Pojęcia nie mam. Zamówcie ci mignął. No tam. Naprawdę przestałem lubić te ptaszyska. Nie, bez postojów. Nie mam tego w planie. Fran! Spóźnij się na mecz! Spencer? Shaker wciąż się nie odzywa. Powinniśmy ich poszukać. No ja wiem, Spencer. Nie wiesz, czy się zgubili, a poza tym będziemy mieli opóźnienie. Sama powiedz, jaki jest sens w dotarciu na mecz na czas, jeżeli nie będzie komu kibicować? Sorry, Steve. Dobrze, panowie. Chyba to rozgryzłem. Nie będę podążał za magicznym ołówkiem. Cóż, możesz tu zostać i poczekać na swój magiczny sygnał GPS. Czemu jesteś taki uparty? Nie jestem uparty. Ty jesteś uparty. Mam pomysł. Pośpiewajmy harcerskie piosenki. Nie odzywaj się. Co, boisz się? Przestań. Piosenki. Puszczaj mnie, ogrze! Koledzy zaczęli być agresywni. Zostawiam wam więc ostatnią wiadomość. To nie była moja wina. Mówiłem, że znajdziemy drogę. Myliłeś się, Gipki Rasto? Przykro mi to mówić, trenerze, ale... Wróciliśmy na początek. Dłużej już tego nie zniosę. Upiekę cię na ruszcie! To strasznie stary, twoja twarz! Chodźcie, chłopaki! Daj na sto! Może śniadanie? Ej, otwieraj drzwi! Próbuję, man! Ej, bo wyrwiesz, blaku! Przestań się na mnie drzeć! Jesteście irytujący! Na pewno możecie grać po tak szalonej nocy? Powiedzmy, że przyda nam się każda możliwa pomoc. No, sam słyszałeś. Ruszmy się i naróbmy hałasu! Suba! Strikers! Suba! Strikers! Suba! Strikers! Sandra! Suba! Idź szybciej! Strikers! Masz jakieś 3 minuty, żeby tam wejść! Sandra! Obudź się, gra się zaczyna! Świeże bajgle. Witamy w Ferratuvi. Dziś rozgrywka w kotle. Supa Strikers byli ostatnio w naprawdę świetnej formie. Ale Grim FC doskonale wie, jak nastraszyć przeciwną drużynę. Drużyna to jedno, ale spójrz na kibiców. Grim! I kto tu jest spóźniony, co, Steve? Zaczynamy! El Matadorze! Tak! Jest moja! Moja!
Ta była twoja! Okej, to nie jest śmieszne! No dalej, Fran, gdzie jesteś? No nie, błagam! Niech nas ktoś wypuści! Wypuśćcie nas! Poważnie, Sandra! O, a co my tu mamy? Jesteście gotowi? Nie! Miejmy to z głowy, okej? Niestety doping kibiców Grimm daje się we znaki gościom, Mac. Strasznie nie są, ale totalnie koszmarnie parkują. A może chcecie, żebym był napastnikiem? Trzymaj się swojej pozycji, koleś! A ty, nie wcinaj mi się w obronę! Zabraźcie się w garść! Cześć, trenerze! Siadać! Już! Wasza trójka świetnie robiła splot na treningu. Co tam się stało? Uwielbiam was, ale dwa dni razem w ciasnym busie były... Jak leczenie kanałowe. Porażka, no to prawda. Nie wspominając tych straszliwych horrorów z kempingiem i tamtych potworów w lesie. Te potwory to szurnięci fani Grimmu. Czy to? Tak, ukradli wasz akumulator. Ha, ha, mówiłem, że to nie moja wina. Słuchajcie, chłopaki. Oszukano nas, straszono i skłócono. Gadka motywacyjna. Jedziesz. Ale wyjdziemy na murawę i wygramy mecz tak czy siak. Nie dla punktów ani dla drużyny, ale dla kibiców. Bez ich dopingu nie byłoby nas tutaj. Więc dajmy im powód do świętowania. Na szczęście dla czerwonych iść kibice również. Super Strikers! Super! Ale nikt nie przekrzyczy potwornych kibiców Grimm. Od razu kontratakują! Uch! Niewiele brakowało! Ale bramka Super Strikers znów pod ostrzałem! No dalej, potrzebują nas! Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! No dalej! Głośniej! Głośniej! Super Strikers! Super! Kibice Super Strikers dają z siebie wszystko! Pora uwolnić naszą tajną broń. Sandra? Ale ona zawsze śpi. Dlatego, że magazynuje energię. Sandra, Super Strikers przegrywają! Straszne! Super! Strike! Super! Strike! Super! Strike! Super! Strike! Super! Strike! Super! Strike!
Witajcie na mojej super el-matadorowej relacji prosto z Jestem Strajkę Jacie. Steve, czas na kolację. Strajkę Jetowa lasagna. I to jest podróżowanie. Tak, byliśmy ci winni podwózkę. Grimm przegrywają z Supa Strajkes. Nie! Witam w ponurej niespodziance. Ja, gdzie łazienka? Mój mały kolega musi siku. Wzywam klub kibica. Muchy wpadły w naszą pajęczynę. Pajęczyny? Tylko piątek bez cen. Co? Co? Sprzedała się? Sprzedałem pajęczynę! Sprzedałem pajęczynę! Normalnie nie wiem! Ostatnie minuty starcia na strajkę Landmark! Shaker jest o krok od historycznego wyczynu! Rekordu bramek strzelonych w sezonie! Poprzedni ustanowił Edwin jakieś... tak dawno temu, że nie było mnie na świecie! Luźny Joe! Podaj do mnie! Luźny Joe podaje piłkę Shakerowi! Gol! Shaker wyrównuje rekord na zakończenie meczu! Jedna bramka dzieli go od zostania legendą! Hej, Shaker! Spójrz tutaj! Czy zostaniesz nowym rekordzistą? Shaker, teraz Nakama. Czy w Tokio pobijesz rekord? Jak się czujesz jako przyszła legenda Superligi? Takie rekordy nie są ważne. Chcę, żeby Super Strikers wygrali. To się liczy. Wow! Godna podziwu skromność, Shakerze. Ale tego kalibru wyczyn potrzebuje odpowiedniej oprawy. Agencja reklamowa Efekt Wow. Rekordowy zamęt. Jesteś legendą! Wymiotłeś, bracie! Chodź ty już ględzić. Prasa maglowała go 4 godziny. Bo jest to krok od pobicia rekordu, El Matadorze. Co z tego? Ja mam jakieś... 300 rekordów. Mówisz? Proszę bardzo, księga rekordów Superligi. El Matador, El Matador, El Matador... Pusto? A, na bank mam chociaż jeden nord. A może sprawdź najlepszą fryzurę Superligi? Nie ma rekordów za najlepszą fryzurę. I tu się mylisz. Leguido taki dostał. Co? Wygląda, jakby mu ktoś pastę do zębów na głowie wycisnął. Panowie, skończcie gadać o rekordach. Spokojnie, trenerze. Media za chwilę znajdą nowy temat. O, sorry, Miko. Uwierz, stary, to nie jest twoja wina. Szybciej! Dobrze, tak, brawo! A teraz ścieżka 11. A, gdzie on jest? Witamy w agencji reklamowej Efekt Wow. Z niepotrzebnych produktów robimy marzenia milionów. Syntezą, synergią i satysfakcją. Reklama Efekt Wow to coś więcej niż zwykła reklama. Bo jesteś dla nas więcej niż klientem. O, mogę już? Planuję uczcić wiekopomne wydarzenie w dziejach futbolu. Świetnie! Doskonale trafiłeś. Kto jest grupą docelową? Jest młody. Wysportowany. Zabawny, ale i profesjonalny. Ma wielkie plany na przyszłość, ale nie chce czekać. Co to za bajdurzenie? Chodzi konkretnie o niego. Shakera z Supa Strikers. To on jest grupą docelową. Jednoosobowy target? Jesteś guru. Nie, reklamowym wizjonerem. To nie będzie burza mózgów, Genius. Tylko huragan. Odpalcie ekspres do kawy, musimy działać na asapie. Najdroższe oprawki? Nie. Najlepsza cieszynka? Nie. Najlepszy mem? Najgorszy. Poważnie? Okej, najwięcej meczów w okularach? Trzecie miejsce. Ale tylko ja w lidze noszę okulary. Wow. A? Wow, Shaker!
Całe Tokio trzyma za ciebie kciuki, bracie. Bardzo miły, powitalny gest. Chyba... Jeden gol od rekordu. Hej! Mnie to nie łaska powitać! Wow! Bum i skopa! Nadchodzi era Shakera? Wow! Sroga grafomania! Tak, to jest idealna kampania. Wow! Totalnie kocham pomagać ludziom spełniać marzenia. Coś w tym guście. Co to dla ciebie? Takie szlachetne. Właśnie dla takich chwil chciałem wejść do branży. A teraz? Ściągnijcie to! Ale dlaczego? Bo ta przestrzeń kosztuje fortunę! Interesuje nas tylko osoba docelowa. No co jest? Cała ta presja się na nim odbija. Tak. Nie spodziewałem się, że w Japonii przyciągnie uwagę. A może trochę podbudujemy mu ego? Łatwiej? Jeszcze łatwiej? No co jest? Najmniej goli strzelonych na treningu. Słabo. Musimy mu jakoś pomóc. Czas pomyśleć o nowej strategii. Jedźcie do hotelu. No coś podobnego. Zdobywca rekordu już jutro. Sorry, trenerze. Chyba za bardzo się przejmuję. Nie twoja wina, Shaker. Spróbuj przez chwilę nie myśleć o rekordzie. Odpocznij, skup się na sobie, uderz w kimono i zapomnij o jutrze. Dobrze się czujesz? Doskonale! Właściwie, to nie nastawiaj budzika. Mogę? No jasne! Zdobywca rekordu już dzisiaj. Luzik, chłopaki! Już jest! Hej, patrz! Jednak masz rekord, El Matadorze. Nikt w Superlidze nie sterczy tyle przed lustrem. Serio? Nie. Jesteś okrutny. Po co to poranne spotkanie, trenerze? Podejrzewam, że kampania z Shakerem istnieje wyłącznie dla Shakera. Wczoraj, kiedy wyjechaliście z Gashuku, reklamy zniknęły razem z autokarem. Ajajaj, to jakieś szaleństwo. A gdyby Shaker nie widział reklam, grałby lepiej? O tym sam się za chwilę przekonasz. Siemano, co tak stoicie? Orient! Faktycznie. Musiałem wyciszyć głowę. Shaker, a może byś tak skoczył na śniadanie? Nie będę wam potrzebny? Nie! Nie, nie ruszaj na śniadanie! Nie, poradzimy sobie! No to... Jak my to ogarniemy, trenerze? Jak zwykle całą drużyną. Dzisiaj po raz kolejny podejmiemy walkę z największym rywalem. To starcie woli i umiejętności. To ważny moment, w którym każdy z nas musi
Chwileczkę. Dwudziesta druga linijka. Co to jest? Chwytacz. Tak jak w Carpe Diem. Chwytaj dzień. To właśnie motto agencji Effect Wow. Ta, dzięki. To ważny moment, w którym każdy z nas musi chwytać dzień. No wiecie. Mam już tego dosyć. Jesteś trenerem i masz nas tu trenować. Trening to zapewnienie zwycięstwa i niczym innym się nie zajmuję. Gdzie? Jak? Nie napisałeś nawet tej przemowy. Ja muszę kończyć. Jestem szalenie zajęty. Jak sytuacja, panie Giri? Super Strikers wychodzą z hotelu. Odpalcie kampanię. Najmilszy zawodnik? To nie jest dobry moment, El Matadorze. Człek docelowy wybrał inną drogę na stadion. Dobra, ekipo. Grupa docelowa zaginęła. Pomysły? Więcej neonu? Ostrzejsze hasło. Nie! Nie mamy czasu na zmiany grafiki. Ambasadorzy marki. I to będzie tak, efekt wow. Świetny pomysł. Super. Przedstawiam Łoki i Toki. But do chodzenia i do dzwonienia. Namierzyłam cel. Idzie środkiem galerii. Zróbcie coś! Bez obijania! Aktywuję zwijany baner. Środek galerii. Wyzwanie przyjęte. Ruszaj no szybciej! Mamy go. Ulica w stronę południa. Skrzyżowanie Shibuya. Dorwę go. Shibuya. Shibuya! Shibuya! Ej, Shaker, co bramka powiedziała piłce nożnej? Nie wiem. Miło, że w końcu wpadłaś. Tak, nareszcie go mamy. Świetna robota, drużyno. Nie zepsujcie tego. A? To nie on. Powtarzam, w aucie nie ma grupy docelowej. Co? Znajdźcie go, ludzie. Darmowe bluzy Super Strikers. Ilość ograniczona. Fajnie w końcu mieć porządny zaczes, nie? Ale jazda, chłopaki! Mamy kłopot z lokalizacją. No, chyba żartujesz. Mam pewien pomysł. Możemy spróbować namierzyć jego telefon. Sir? Pański powóz nadjechał. Wchodźcie, mamy mecz do rozegrania. Najszybszy piłkarz na świecie? Chłopaki? Gust, drzecie się! Już prawie. Chwileczkę. Nie wierzę. Gashuku? Stacja Gashuku. Dosko. Wracamy do gry. Myślałem, że ich zgubiliśmy. Daj mi telefon. Trenerze! Rób, co ci każę. To koniec. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Jasne, bo uwierzę. Tak się składa. Mamy jeszcze jednego asa w rękawie. Za chwilę rozpocznie się mecz na stadionie Gashuku. Udało się, ziomy. Brawo, niczym James Bond. I cóż to może być za spotkanie, Mac? Shaker może się dziś zapisać w historii. A ty? Liczysz, że mu się uda? Brendo, przecież jestem komentatorem. Muszę pozostać bezstronny. Do przodu, Shakerman! Przygotuj się, Shaker! Dobra, za trzy, dwa... Przestańcie! Poradzę sobie!
Czy to właśnie magiczna chwila? Shaker odbił się od rekordu! Fantastyczna próba ze strony Shakera! Tak, panie Giri? Wytoczcie sterowiec. Super Strikers nie zwalniają tempa. Czy to właśnie ten moment, na który czekałem? Znaczy kibice czekali? Sprawdźmy! Ha? Nie! Stanowił rekord chybionych goli. A ile dokładnie obecnie wynosi ten rekord? Nie waż się o tym myśleć, El Matadorze. Rozgrzewaj się. Tak, trenerze! Trener nie ma wyboru. Shaker będzie musiał opuścić boisko. Jesteście geniuszami! Brawo, kochani! Znowu wygraliśmy! Mamy największy efekt, wow! A teraz odwołajcie Cepelin! Ten badziew kosztuje fortunę! Co z tym? Hej, Klaus. Słucham? Usiądź na chwilę, dobrze? A. No, gdzie Cepelin? Dobrze, grzej się. Tak! Krocie! Siadaj. O. Grzej się. Tak! Siadaj. O. Grzej się. Tak! Siadaj. Nie. Grzej się. Tak! Siadaj. Nie. Własnym oczom nie wierzę. Że co? Oj, ziom! Tak, jak byk. Najbardziej nikczemny trener w Superlidze. Uragiri. Grubo! I namieszał mi w głowie nawet tutaj, w środku stadionu. Tylko że wczoraj miałeś chociaż czas, żeby oczyścić głowę. Przykro mi, Shaker, ale schodzisz. Świetne spotkanie! Brawo, drużyno! Co? Wcale nie gramy dobrze. To Shaker gra żałośnie. No, już nie przesadzaj, Miko. Moja strategia treningowa działa. Jaka strategia? Nawet cię tu nie było. A jednak teraz tu jestem, prawda? Co bym nie robił, i tak jesteście wiecznie niezadowoleni. Trenerze, muszę zagrać. Rekord nigdzie nie odejdzie. Muszę się z tym zmierzyć. To nie jest właściwy mecz, Shaker. Za duża presja. Tylko na kwadrans, trenerze. Proszę. Zgoda. Tak! Ale jeżeli nie udźwigniesz efektów kampanii, Klaus wejdzie za ciebie. Woohoo! Tak! Znaczy, trzymaj się, Shaker. Shaker, pamiętaj! Liczy się tylko jedno. Nasze zwycięstwo, wiadomo. Nie możesz odpuścić rekordu. Co, Shaker? Trener nie ściągnął Shakera. Nietypowa decyzja, kiepsko mu idzie. A to oznacza, że nadal ma szansę na rekord. Kiepska interwencja obrońcy. Jaka będzie decyzja? Rzut karny! Chłopaki, kto będzie strzelał? Zasługujesz na szansę, stary. To prawda. Ale ja też, tak? No nie wiem, ziom. Nie ma większego stresu od karniaka. Chłopaki, poradzę sobie. To wiekopomna chwila. Dla Shakera. I historii futbolu. No i dla meczu. Dla kibiców, a także komentatorów. Tak! Co? Shaker tylko dotknął! El Matador strzelił! Go!
Bardzo mądrze, panowie. Tak, pamiętałem, że liczy się tylko jedno. Hej, patrzcie, co sobie kupiłem. Sztos, nowa księga rekordów ligi. Obczajcie to, pierwszy karny z podaniem w historii ligi, Shaker. Tak? Tak? I El Matador. Tak! Nawet jeśli dzielisz rekord ze mną, to ja strzeliłem gola, Shaker. A to nie wszystko. Rekord za najdroższą kampanię reklamową należy do... Nie przestawaj. Wiem, że potrafisz. Bla, bla, bla. Myślałem, że skończysz z tym wariactwem. Tak, trenerze. Co tym razem było ważniejsze? Nie chcecie tego wiedzieć. Karpę kijem. Chwytaj mop. To nasze kolejne powiedzonka w efekcie wow. Wierzymy w ciebie. 8 lat nadgodzin i spłacisz dług, który u nas zaciągnąłeś. Skoczmy na pyszne, bezglutenowe, wegańskie pączki z algą. Przekąski są tylko dla klientów. Wyłącznie. Wersja polska, Telewizja Polska, TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Zuzanna Chojecka. Dźwięki montaż Jakub Milęcki. Produkcja Monika Wojtysiak. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Bartosz Martyna, Kamil Próban, Jakub Wieczorek, Mateusz Narloch, Piotr Bajtlik, Anna Wodzyńska, Łukasz Talik, Paweł Szczesny, Zbigniew Konopka, Adrian Wiśniewski, Hubert Paszkiewicz, Janusz Wituch, Paulina Grochowska, Magdalena Herman-Urbańska i inni. Dlaczego myślę, że jestem największą fanką Strikerów? A dlatego... Oj... Właśnie dlatego! Szaliki, podpisana koszulka, nigdy nie prana, kompletna kolekcja figurek łącznie z El Scaradorem, z wadą fabryczną, Leny Błyskawica, oficjalna wowuzela, El Matakorki, mini shaker, rasta przytulasta i... mój śpiewnik Super Strikers! Tata zabrał mnie na pierwszy mecz Super Strikers. To były derby z niepokonanymi. Poprosiłam o koszulkę Super Strikers. Powiedział: Franny, kiedy wybierasz drużynę, to na zawsze. Na pewno jesteś gotowa? I jak widzicie, nadal jestem. Ale Fran wymiata. No nieźle. Daję jej 10 w kategorii doprowadzania mnie do łez. Ale odejmuje 5 punktów za zagrzybiałą koszulkę. I tak jest mniej dziwna niż fan, który zmienił nazwisko na tajne centrum treningowe. Albo typek, który wysyła nam ciasta z naszymi twarzami. Mnie to pasuje. Dobrze, podjęliście decyzję? Aha, tak. No to wychodźcie. Super! Super! Czekają. Super! Z takimi kibicami. Jak na derbach. No pewnie, że się cieszą. Mają szansę wygrać konkurs dla kibiców. Nie zamulaj spędza. Dyskwalifikacja za bycie kumplem Shakera? Jak dla mnie to wygrana. Ale moje wideo było kozackie. Wow, tu spędza. Obczajcie, gdzie jestem. Chateau de Scarra. Tak! Nie! Nie! Dobra, pieski, złe pieski! Ha! Strajkerzy go
pokaralny. Szczegół. Super fani! Powitajcie! Drużynę Super Strikers! Kto wymyślił wyjście w dymie? Poważnie? No weź przestań, wyszło super! Kochani, podjęliśmy decyzję. Zwycięzcą pierwszego suba konkursu na wejście do tajnego centrum treningowego jest... Supa Fran! Nie mogę uwierzyć! Spędza! Nie mam przemowy! Wzięłam moją makarapę i pelerynę! Zadzwonię do taty, oszaleję ze szczęścia! Co się stało, mała? Chciałam, żeby Supa Strikers mi ją podpisali, ale nie wygrałam w konkursie kibica. Hej, da się załatwić. A? Wow, dzięki. Fran, wszystko, co zobaczysz w Strikelandzie, jest ściśle tajne. Pewka, trenerze. Jestem bardzo dyskretna. Świetnie. Podpisz tutaj. Ostatnio moja ziomalka przypadkiem podpaliła to i toja, a ja nikomu nie powiedziałam. Oj. Może lepiej podpisz też tutaj. O, skoro jesteśmy przy podpisywaniu, można? A, skoro formalności za nami... Witaj w naszym... tajnym centrum treningowym! Klaus! Nocio! Kabiny ciśnieniowe są pomocne przed meczami na wysokościach. W fortecy żelaznych czołgów, tak? Skrętny tygrysie! A to ruchomy tor przeszkód. Idealny trening przed starciem z United. Lecznica, a w niej kriosauna. Ściana! Pamiątka z bloku na ostatnim meczu z Riano. A tutaj dzieje się prawdziwa magia. Pokój strategii. Szczegółowe analizy każdego meczu. Pasjonujące trzygodzinne sesje. Ta raczej trzygodzinne drzewo. Luźny Joe, wracaj na trening. I nareszcie boisko treningowe. Przyszłaś w samą porę. Zlituj się! Czytasz mi w myślach? Twoja druga stopa wskazuje, w którą stronę kopniesz. Rany, serio? Cześć, chłopcy. Podpiszecie piłkę dla kumpeli? Zawsze tak mówicie. Shaker, masz nerwy przed derbami? Nie, mam kilka asów w rękawie. A możesz mi coś pokazać? Dobra, a teraz patrz na to! Muszę jeszcze dopracować zmyłkę, ale gdy to zrobię... Nie ma opcji, że niepokonani to przewidzą. Proszę bardzo. Wisisz mi połowę ze sprzedaży w necie, jasne? Panowie, to było ekstra. Nigdy tego nie zapomnę. Dziękuję. Nie zapominaj. Nie możesz nikomu powiedzieć. Największym wyzwaniem będzie milczenie przed spędzą. Z nim sobie poradzę. Ej, możesz mi już oddać piłkę? Słynna kumpela Fran. Wszyscy się podpisali... Nie ma za co. Super Strikers z tych derbów nie wygrają! Fran, błaga! Nie, to tajne centrum treningowe, nie pokazówka. Będę piszczał, dopóki nie powiesz! Jeszcze chwila i pożałujesz! Hej, Fran, nie bądź taka, na obiad zrobię ci kurczaka!
No już, dość tego. Przećwiczmy przyśpiewkę na jutro. Zgoda. Niepoko kto, niepoko jak, będziecie wracać stąd we łzach. Niepoko kto, niepoko jak, będziecie wracać stąd we łzach. Nareszcie, przed nami największe widowisko tego sezonu. I nie tylko zawodnicy walczą o zwycięstwo. Kibice nie odpuszczają. United, nie damy się, nie damy się, nie damy się. Jesteś tego pewien, skoro... Zaufaj mi, wszystko mam ogarnięte. Super Strikers atakują! Ale United z łatwością nie damy się! Czas na kontratak! No dalej, ludzie! Ej, Skarda! Nawet się nie staraj! Mecz się skończy, nogi poplączesz i będziesz płakał! Hej, Vince! Pogódź się z tym! Ze Zuba! Stajkę zetrą twoi graczy w tył! United nie damy się! Co? Spence, popilnuj mi miejsca! Fran, dokąd uciekasz? Kibicuj! United znowu atakują! Ściana się nie popisał! Nordsza uratuje sytuację! Ale Super Strikers muszą się mieć na baczności! Zdaje mi się, że celował w twoją słabą stronę. Tu nie wolno wchodzić. A ona to co? Może wchodzić, gdzie tylko chce. To siostrzenica pana Skarry. No. Chłopaki! Rzadka okazja dla Super Strikers w dzisiejszym meczu. Nie mogą jej zmarnować. Zaraz koniec połowy. Bramkarz przejrzał jego ruchy. A teraz czas na kontrę. Też macie wrażenie, że United znają wszystkie nasze tajemnice? Zagrali na słabą stronę ściany. A bramkarz znał mój każdy ruch! Aż tak przewidywalnie? Nie. Jest tylko jedna osoba, która mogła zdradzić im nasz plan. Super Fran. Nie możemy! Musi być inne wyjaśnienie. Totalnie. A znacie kogoś innego, kto był w naszym centrum treningowym? Nie, trenerze. Choć mnie również trudno to przyznać, Fran nas zdradziła. Spence! Muszę ci coś powiedzieć! Tamta mała! Co tu się dzieje? Fran! Zostałaś oskarżona o wyjawienie taktyki Super Strikers z niepokonanym United. A? Oszalałeś? Nie masz od dziś wstępu do Strikerlandu. Oddaj nam karnet na obecny sezon. Oraz oficjalne gadżety. Wszystkie! Spenza! Czekaj! Pamiętasz dziewczynkę z piłką? To siostrzenica Skarry! A na co jej... A na co jej autografy Super Strikers? No właśnie! Proszę, pogadaj z Shakerem. Spróbuję. Nara, Fran. Widział ktoś planszę 42B? Co, musimy to wszystko zapamiętać. Hej, Spence. Gdzie jesteś? TCT. Od przecieku trener kazał nam się uczyć nowych strategii na pamięć. Szybciej, panowie. I końca nie widać. Nie wierzę, że Fran nas sprzedała. Ta, mówiła, że piłka, którą podpisaliście, była dla siostrzenicy Skarry. To ta dziwna dziewczynka. Może Fran wcale was nie sprzedała. A może jest w zmowie z niepokonanymi. Spence, musimy odzyskać tę piłkę. Za chwilę Akademia Modeli. Sorki, Vanesso. Chciałbym się pouczyć, ale mam inną sesję. Hmm?
pędza! Fran! Chcesz mi odebrać coś jeszcze? Fran! Nie dam ci potrójnie karmelowych lodów! Fran, gadałem z Shakerem! Mamy pewną teorię. Więc w piłce musi być jakaś minikamera, ale... Gdzie ją schowali? Gdzieś w Device? Nie, Skarra to typ, który lubi się popisywać. Pokaż mi swój filmik na konkurs kibica. Jasne! Czadowy jest, nie? Strajkerzy gorą, już Skarra! Wiem. Spójrz, ma izbę z pucharami we własnym domu. Na pewno tam jest! Zgarnę piłkę, odzyskam imię i pomogę naszej drużynie. Ej, rymuje się! Do meczu mamy 3 godziny. Dom Skarry ma monitoring, całodobową ochronę i psy. Powiedz, jak mamy to zrobić? Francesco Dispenza Pizza. Raz skosztujesz i nie pożałujesz. Nikt nie zamawiał pizzy. Ale jest serio pyszna. A gdzie mój napiwek? Masz napiwek. Zjeżdżaj stąd! Kibice wytoczyli jeszcze cięższe działa. Niepokonani United. Cóż, chyba nie wszyscy. Hej, co z wami nie tak, ludzie? No dalej do dzieła. Niebogo, kto niebogo, jak będziecie wracać stąd w łzach? Jak widać, Super Strikers nie czują się u siebie jak u siebie. Piłka. Po tylu latach oglądania najlepszej drużyny świata, co nieco umiem. Nie wierzę. Spędza miał rację. Dobra. A teraz patrz na to! Czyli United nie wiedzą o zmyłce Shakera. Koniec zabawy, Fran! Świetne pomysły, ale znacznie gorzej z wykonaniem. Za to niepokonani grają zgodnie ze swoją nazwą. Było blisko! Proszę,
Chcesz piłkę? Abort! Przykro mi, Fran. Chops, muszę coś przekazać Shakerowi. Koszulki, gadżety, nigdzie indziej ich nie kupicie. Prawdziwi fani noszą klubowe barwy. Hu, ha, uga, buga, raz, dwa, trzy. Niepokonani United! Wow! Druga połowa trwa, a tablica pusta. Supa Strikers idzie kiepsko na własnym boisku. No i to rozumiem. Uch, niestety był na spalonym. Nic się nie układa po myśli czerwonych. Shaker! Shaker! A? Niepokonani! United! Nie wiedzą! United niepokonani! Nie damy się! Rany! Musi jeszcze kopać leżącego. Może koszulka Supa Strikers nie jest jednak do końca życia. Daję jej 10 punktów w kategorii zdrady. Nie, to jeszcze o niczym nie świadczy. Supa Strikers nie mają żadnych pomysłów. A drużyna rywali nie schodzi z ich połowy. Myślę, Fran! No dalej, rusz głową, Fran! Ej, ludzie! Słuchajcie! Ty rusz się dwa miejsca w lewo, a ty rusz się o tyle w prawo! Ha? Kapitanie! Mam pewien pomysł! Dawaj, Shakerman! Zmyła. Mam pewne przeczucie. Po prostu do mnie podaj. Morczo! Zdaje się, że Kitki Rasta miał olśnienie. Shaker przerzuca sam do siebie. Jakimś cudem Shaker strzela gola w ostatniej chwili. Czas na zwycięskie okrążenie. Dlaczego biegnie do trybun United? Jesteś legendą. Jak mówiłam, kiedy wybierasz drużynę, to nas zawsze. No proszę, podwórkowa zmyła. Nie zmieniłeś techniki od 12 roku życia. Wszystkich moich ruchów nauczyłem się od ciebie. Cienka. Średnio mi się podoba twoja nowa stylówka. Z przyjemnością się jej pozbędę. Proszę. Mam coś na przebranie. Dziękuję, Spenza. Żaden problem, Fran. Ej, ludzie! Patrzcie, jakiego znalazłem wirala! Skoro, man, a gdybyś dostał miliard za sezon, przejąłbyś funkcję kapitana? Proszę, man! Nigdy. Jestem zbyt fajny, żeby grać z lamusami. Ej! Przegryw! Wracaj tu, zdrajco! Tylko nie wrzucaj tego do sieci! Drużynę można wybrać, ale z rodziną już gorzej.